Cześć kochani, dzisiaj chciałabym wam pokazać album, który zrobiłam z myślą o Dniu Ojca. Dlatego, że jest w takich typowo męskich kolorach, aczkolwiek no może być też podarowany dla kobiety, bo oczywiście nie każda kobieta uwielbia róże i pastelowe kolory, więc to jest w sumie taki album uniwersalny, ale tak jak mówiłam, z myślą o Dniu Ojca. Wykorzystałam do niego kolekcję od Craft O'Clock Hazy Street. To jest mixmediowa kolekcja, ale ona też idealnie nadaje się właśnie na kartki, albumy i prace skrapowe. On jest w wymiarach, już wam mówię. Sam album jest w wymiarach 17x17, aczkolwiek karty są 16,5x16,5. Więc oprócz oczywiście papieru wykorzystałam też takie tekturkowe elementy. To wszystko i wycinanki z tej kolekcji. Więc tak, pierwsza strona tu jest na magnesik. Album jest na wielkość zdjęć 9x13. Więc tak, tu mamy trzy karty i tak, tak, jakieś zapiski. Ponieważ nie mam ładnego białego tuszu, to nie robiłam tu już stempelków, ale wszystkie karty są na 9x13, aczkolwiek można zmieszczą się tu 10x15. Bo widzicie, tu na przykład jest ta kieszonka na 16, więc spokojnie 10x15 też wejdzie. Następne trzy karty. Tu też wejdzie zdjęcie z tej strony. Tu już jest to, co nie wejdzie, ale tu jeszcze jakieś malutkie albo jakieś notatka, zapisek może być tu na tej stronie. Kolejna. Tu jest zawiązywana na sznureczek i jest wodospad ukryty. Tak, to tu są następne zdjęcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tu wyjdzie jeszcze jedno szóste zdjęcie tak samo. Tu jest kolejna klapeczka i tu po otwarciu tu jest kieszonka. I tu kolejna. Album jest w sumie prosty, nie jest aż bardzo rozbudowany, bo to jest z takich, jakbym nazwała, średni. I tutaj następne, tym razem pionowo i tu też oczywiście zdjęcie wejdzie. I tutaj jest na magnesik i tu jest otwierane w tę stronę raz, tu też oczywiście wejdzie raz, dwa, tu też wejdzie trzy, cztery, pięć i to się jeszcze raz otwiera i tu też wejdzie zdjęcie w tą stronę, bo tu już w tą, bo tak na styk też wejdzie. O, i tu są następne dwie karty, czyli jest w miarę pojemny, mimo że nie wygląda. I tu jest następna, to jest też znowu na magnesik i tu jest otwierane tak na zmianę. I tam oczywiście od spodu też kolejne zdjęcie wejdzie. Tu jest też otwierane na magnesik. I tu jest taka kieszonka na taga. I to się otwiera i tu są następne karty do zdjęć. I tutaj ten tag jest trzymany, widzicie, przez ten magnesik tutaj. Tu są kolejne, więc tu są otwierane dwa i tu jeszcze jest karty w środku. Starałam się, aby każda strona wyglądała jednak troszkę inaczej, chociaż one są do siebie podobne, ale nie są bardzo rozbudowane, są w miarę proste, choć wejdzie trochę do nich zdjęć też. I tu znowu kolejne, podobnie jak na pierwszej stronie. I tak, do napisania też można małe zdjęcie z tyłu nakleić. Więc mam nadzieję, że album wam się podoba. Trochę się wkręciłam z robieniem albumów ostatnio. Spodobało mi się to, znalazłam to bardzo relaksujące.
Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie komentarz i lajka. Dzięki, pa!